W małym ciele wielki duch. Młode orliki już teraz marzą o grze na Euro. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej śnią się po nocach nawet dzieciom. Rodzice Euromanii nie są w stanie opanować, ponieważ sami fanatykami się stali. Trenerzy na fanów mają receptę. To ja się odwracam i zaczynamy. W myśl zasady trening czyni mistrza, szkółek futbolu wciąż przybywa. Ja bym chciał, żeby 100% tych chłopców i może nawet dziewczynek też, żeby grał w reprezentacji, choć wiem, że to jest bardzo trudne. Więc dużo nauki jeszcze przed nimi. To ma być inwestycja, która z nawiązką się zwróci. Cichą nadzieję mają rodzice. A 3, 4, 5 i 6-latki już zacierają ręce. W końcu to ich interes życia. Uczestnicy Akademii czasu nie marnują. W poniedziałki i w środy ćwiczą od 17 przez całą godzinę, a jak mają wolne, to i tak piłki z oczu nie spuszczają. Kto może zostać zawodowym piłkarzem? Ja. A dlaczego ty? No bo dobrze ćwiczę z tatą, ćwiczę między pachołkami dobrze i żeby ćwiczyć trzeba też być bardzo dobrym biegaczem. A dobrym jesteś biegaczem? Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. Ostrudą także zawładnęła piłkarska mania. Na Orliku przy ulicy 21 stycznia nie ma dziecka, które nie znałoby zasad futbolu. Chcę grać piłkę. A dlaczego chcesz grać w piłkę? A to moja ulubiona zabawa. A od dawna grasz w piłkę? Tak. A trudna to jest gra? Nie. A na czym ona polega? A żeby podawać piłkę, jeszcze strzelać gole. Krok po kroku przez rozmaite gry i zabawy trenerzy przyzwyczajają maluchy do profesjonalnych treningów. Plany są ambitne, mali kibice także. Młodzi uczą się piłkarstwa pod okiem swoich mentorów, ale i z telewizji. Mecze w domu to już taki rodzinny zwyczaj. Barcelona jest moim idolem. A dlaczego Barcelona? Ona zawsze najwięcej goli strzela do swojego przeciwnika. A ty też strzelasz gole? No tak. I ile już strzeliłeś? 20 gdzieś. Powody do dumy są. No tak. Akademii futbolu przybywa, chętnych do gry nie ubywa. Teraz o piłkarskiej karierze marzą nawet dziewczynki. W tej grupie długowłosych jak na receptę, ale że nabór do grupy trwa, jeszcze to może się zmienić. W końcu żniwo Euromanii dopiero nastąpi. W każdej grupie zawsze mamy 2-3 gwiazdki, które bardzo, bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach. Tak samo jest w Ostrudzie. Te dziewczynki są zachwycone futbolem i bardzo, bardzo aktywnie biorą udział w zajęciach. Dziś futbol, jutro siatka, a w życiu dorosłym ciężka praca, którą dobrze jest zacząć właśnie na boisku, od nauki dyscypliny i odpowiedzialności. A niewątpliwie idealną ku temu okazją są właśnie treningi.